Fajna rzecz, nie? Na przykład, może tam to. Tu. Tu nie wchodzi. Tu wejdzie. Teraz dalej. Powiedzmy, że takie coś. Może wejdzie tak. Teraz na przykład to. Aha, dobrze. Sobie wejdzie na przykład tu. Tu. No tak, to jest takie, to jest takie już nie ma. Nie, nie jeden tu może to tam zrobić, a nigdy zrobić. Tu nie, bo on musi pasować dość dobrze. Może tak. Rubika w rzeźbie. To jest ukos. Ile tych części jest? Raz, jest dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to trzeba zaraz tak kombinować, żeby to. To jest każdy nie chodzi tykasz. A ja mam tam magazynę, mam takich rzeczy 150. Jakiś mądry? I to można się składać, a się złoży. Gdzie to? Nie tak. Tylko tak. Powiedzmy, że jest. No ale to jak to rozbiorę, znowu gdzie inaczej. Nie jest w stanie nikt tego złożyć drugi raz. Nikt. No tam był nowowiejski. To tam, no wieczorek, tych, oni nie żyją już dawno, ci ludzie, bo to byli, oni byli, no, z Warszawy, Bogusz, którego też ani widu, ani słychu, bo widu nie, bo umarł w 80 roku. Tak, on żył krótko, 60 lat równe. To był mój przyjaciel taki z bliższych. No, Gierowski, tam ci wszyscy to są dzisiaj stare już ludzie. Nie mówiąc o profesorze wnuku, czy rektora Kazeli. Tego mi najbardziej jest szkoda, bo bardzo sympatyczny facet i taki on koniecznie chciał do tej grupy wejść, ale nie udało mu się, bo on nie kapował tego i po prostu nie kapował. On był tak wychowany, no po prostu na tej sztuce XIX-wiecznej. Był taki jeden Józef Gosławski, medalier, rzeźbiarz, Akademię Rzymską miał mój profesor, ale nie krewny. Może kiedyś, ale tego. No i on? Można powiedzieć, że to był klasyk, a właściwie taki o zakochany w Michał Anioł, powiedzmy tam ci w renesansie, no. Jeżeli komuś zależało na dyplomie, no to musiał być grzeczny i być ci mordę w kubeł wsadzić, bo nie dostał dyplomu. Ja tylko trzasnąłem drzwiami i powiedziałem, takiego dyplomu to ja nie chcę mieć.
Do widzenia. Coż było na koniec moich studiów. O co poszło? O Stalina. Bo na jakieś tam święto czy uroczystość cały rok musiał robić, temat miał Józef Stalin. No i się zaczęło od tego czasu. Znaliście takiego profesora Wiśniewskiego? On powiedział, były Volksdeutsche i tak dalej. Partyjny, jak stąd do Moskwy. A on mi powiedział, bo pan nie dostanie dyplomu. A ja mówię, panie profesorze, na taki dyplom to jak widzę. Kupię sobie. Gdzie pan kupi dyplom? Mówię, normalnie, na rynku, na łazarzu. A jak nie będą mieli, to sobie sam zrobię ładniejszy od waszego. I do widzenia. Bo nikt nie wie, co jest piękno. Piękno jest po pojęciem bardzo względnym i możemy się pobić o te powiedzmy sprawy. Jak to uważa? To piękno, które nas kiedyś uczyli i jeszcze dalej słyszę, że uczą, to jest już powiedzmy jakiś anachronizm, bo jest, piękno jest różne. Bardzo różne, no i dochodzi nowe piękno. Zawsze dochodzi nowe. Ja na przykład się zajmuję teraz już od 10 lat bardzo po cichu sztuką, która jest sztuką ruchu, ale ruchu nie tam na wiatr, za pomocą wiatru czy tam jakichś innych sztormów, tylko ruch grawitacyjny, który jest na przykład zakumulowany w kamieniu czy tam w czymś, gdzie on musi wydać swoją energię i musi to pokazać. To znaczy opadając niewidocznie. Doszedłem już do tego, że mogę zrobić jakby sztuczną roślinę, która wzrasta lub upada w tym samym tempie, jak rośnie. I to jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa, a zarazem cholernie prosta. Bardzo prosta. Ale trzeba wiedzieć jak.